Hej, zrobiłem w swoim życiu wiele montaży kompaktów WC. Tu za mną widzicie jedną z takich toalet. Jednak nigdy nie zastanawiałem się nad spłuczkami, jak to dokładnie działa, a mechanizmy w środku wydawały mi się skomplikowane. No ale mam awarię, spójrzmy, cieknie tam woda i zresztą nie pierwszy raz widzę coś takiego. Jednak okazuje się, że nie trzeba od razu zmieniać kibelka. Spróbujemy znaleźć i rozwiązać problem. Dodatkowo dowiemy się czegoś o mechanizmach wewnątrz spłuczki. Zawór napełniający oraz spustowy dostarczyła firma Jano, która jest partnerem tego filmu. Zakręciłem wodę, żeby nie ciekło, a widoczny kompakt WC montowałem 5 lat temu. Zajrzyjmy do spłuczki. Odkręciłem przycisk i zdjąłem pokrywę. Jak widać, czas i woda robią swoje. Są tu dwa zawory, spustowy i napełniający, obydwa już trochę zarośnięte. Po odkręceniu wody widać, że miska napełnia się, woda leje się przez rurkę przelewu w zaworze spustowym i ucieka miską. Świadczy to o uszkodzeniu zaworu napełniającego, który nie trzyma wody. W przypadku, gdy woda jest zakręcona, a mimo to spływa do miski, to problem leży w zaworze spustowym. Ok, odciąłem wodę, opróżniłem spłuczkę, odpinam wężyk. Odkręcamy, powinno ręcznie pójść, jak nie to używamy jakiegoś klucza. Odkręcam stary zawór napełniający. Zawór spustowy można odpiąć, jednak w tym przypadku nie idzie i będę musiał zdemontować spłuczkę. Odkręcam motylki, zdejmuję i opróżniam z resztek wody. Zdjąłem uszczelkę, przytrzymuję mechanizm i odkręcam nakrętkę. Zawór spustowy ze względu na zużycie też wymienię. Jest okazja, to spłuczkę oczywiście od razu wyczyszczę i umyję. Śruby montażowe do sedesu również wymienię, te już pordzewiały. Przytrzymuję nakrętkę i odkręcam wkrętakiem. Z drugą było ciężej, raz że nie było jak złapać łba, to z odkręceniem na zardzewiałym gwincie też mi nie szło. W takim przypadku najlepiej uciąć. Tu mam nowy zestaw do montażu i wsuwam śrubę z uszczelką stożkową. Z drugiej strony okrągła uszczelka, podkładka i nakrętka. Wewnątrz przytrzymuję kluczem nasadowym i skręcam z drugiej strony płaskim. Dosyć mocno uszczelki muszą się spłaszczyć, żeby nie było przecieków, ale też nic na siłę. Tu mam zawór spustowy firmy Jano, który zawiera mechanizm dwufunkcyjny, spłukiwanie całym zbiornikiem lub do 2/3 pojemności. W paczce jest dodatkowo podwójny przycisk spustowy. Założę też nową uszczelkę na misce. Mechanizm z zaworu można odpiąć przekręcając. Zdjąłem również zaślepkę przelewu. Wkładam teraz zawór do spłuczki i sprawdzam sobie, jaka jest wysokość przelewu. O to chodzi, żeby nie był on wyżej niż tutaj te otwory. Przymierzyłem śrubokrętem i jest na równo z otworem. Wiadomo, przelew musi być niżej, żeby w razie awarii woda ciekła do miski. Skróciłem 3 cm. Zakładam końcówkę i teraz będzie dobrze. Woda nie wypłynie poza przelew. Mocuję zawór, skręcam z drugiej strony nakrętką. Żeby uszczelki dobrze przylegały, to pół obrotu z wyczuciem dokręciłem kluczem. Zakładam spłuczkę. Piankowa uszczelka, kładę na miejsce i przykręcam motylkami z podkładką równo z jednej i drugiej strony na przemian, tak żeby spłuczka sztywno siedziała, nie bujała się. Ok, tu mam zawór napełniający boczny, ma on funkcję szybkiego zamykania, ciche napełnianie wody i regulowany pływak. Producent posiada w swojej ofercie końcówki wykonane z tworzywa sztucznego chromownego i takie mam, oprócz tego z mosiądzu lub tworzywa sztucznego do wyboru półcalowe lub 3/8 cala. W zestawie są dwie końcówki, półcala i 3/8, u mnie pasuje ta mniejsza. Wsuwam w otwór i mocuję motylkową nakrętką. Wracam do mechanizmu spustowego, na dole można ustawić ilość spuszczanej wody dla dużego przycisku, z boku jest regulacja dla mniejszego, ale tym pobawię się później. Wpinam tą górną część zaworu, przekręcam i zamocowane. Przykręcam wężyk. Ustawiam wysokość pływaka, który reguluje, ile ma się wlać wody do zbiornika. Woda go wypycha i zamyka zawór napełniający. To jest taki wężyk zabezpieczający, w razie gdyby się zepsuł zawór. Podpinę się go tutaj i wsuwa do przelewu. Ewentualnie można go po prostu zostawić luzem. Odkręcam wodę i zbiornik napełnia się.
Tu już widać pływak podnosi się i zamyka dopływ. Spuszczam wodę białym przyciskiem w cały zbiornik. Pływak opuszcza się i automatycznie spłuczka jest napełniana. Obniżyłem trochę pływak i widać jak podkręcam wyżej, to zbiornik jest napełniany. No tak działa właśnie zawór napełniający. Jak zielony wcisnę tą połowę zbiornika. Ok, odpiąłem mechanizm spustowy i zmniejszę teraz ilość wody dla mniejszego spłukiwania na minimum. Wpiąłem z powrotem, napuściłem wodę. Jak widać niewiele wypłynęło ze zbiornika, można powiedzieć taki szybki strzał. Także ustawić możemy spłukiwanie dla dwóch przycisków zależnie od potrzeb. Teraz montujemy przycisk. Kładę pokrywę i wsuwam przycisk spłuczki. Patrzę ile wystaje i podkręcam trzpienie, w razie co można też obciąć. Po włożeniu przyciski powinny mieć lekki luz. Ustawiam, żeby trafiały w przyciski zaworu i skręcam nakrętką. Zakrywam spłuczkę i tyle. Można korzystać. Na koniec pokażę Wam jeszcze inne rozwiązanie, zawór spustowy z linką. Jest on niższy, nadaje się do mniejszych zbiorników. Linka umożliwia montaż przycisku spłukującego w dowolnym miejscu na zbiorniku, a przelew jest regulowany. Poza tym mechanizm jest kompatybilny, to znaczy mogę go odpiąć i podpiąć w spłuczce do tego wcześniejszego zaworu. Pozostał montaż przycisku. Wkładam w otwór, mocuję nakrętką, wpinam adapter. W środku widać jak głęboko schowany jest niski zawór spustowy. Zakładam pokrywę i spłuczka działa. Jak widziałaś, awarię spłuczki można prosto i szybko naprawić. Nie trzeba szukać od razu specjalisty, wystarczą dwa zawory napełniające oraz spustowy i praktycznie nie potrzeba narzędzi. No może przydać się jakiś tam płaski śrubokręt, ewentualnie żabka, szlifierka, jak nie da rady odkręcić starych śrub, ale jest to do zrobienia, także do roboty. Cześć! W ofercie Jano są dostępne również inne modele zaworów spłukujących i napełniających. Więcej informacji na stronie producenta.